tym roku gmina Obrazów postawiła na pozyskiwanie funduszy z zewnątrz i liczne inwestycje. W 2021 roku udało się zrealizować wiele planów, jednak jak podkreśla wójt Krzysztof Tworek, gmina nadal będzie walczyć o środki, które warto dobrze wykorzystać. Do tej pory ten samorząd z pozyskanych około 20 milionów złotych wykorzystał na inwestycje 1,5 miliona. Jeśli chodzi o pozyskane środki zewnętrzne, no to zdążyliśmy wydać 1,5 miliona. Zostało nam do wydania ponad 18 milionów. Ja mówię samych dofinansowań bez wkładów własnych. Głównie było sporo problemów z zrobieniem dokumentacji, ale już można powiedzieć w ostatnich dniach roku, ewentualnie w pierwszych dniach początku, pojawią się pierwsze duże przetargi. Najbliższe inwestycje będą związane z chociażby doposażeniem wyremontowanych już świetlic oraz wymianą oświetlenia ulicznego na bardziej oszczędne. W dobiegającym już końca roku udało wyremontować się również na terenie gminy kilka ważnych odcinków dróg oraz poprawić stan wąwozów lesowych w Lenarczycach i Głazowie. I jedną z najważniejszych inwestycji drogowych był remont 2,5-kilometrowego odcinka prowadzącego przez Piekary, Jugoszów i Zdanów. Idziemy bardzo szeroko w wymianę lamp, czyli to, co się nie udało w tym roku, ale udało się, i uważam, że to olbrzymi sukces, udało się porozumieć i dogadać z PGE Rzeszów, a z tego względu, że mieliśmy pozyskane na wymianę 815 lamp, z uwagi na to, że PGE wymagało piątej linki, która byłaby około 1,5 miliona złotych, a nie mieliśmy tych środków. Tą inwestycję za zgodą PGE będziemy rozłożyliśmy na lata z harmonogramu z oszczędności i będziemy ją realizować w ciągu najbliższego roku i będziemy chcieli to zrobić. Oprócz tego fotowoltaika, która pojawi się za chwilę na budynkach użyteczności publicznej, prawie 0,5 miliona złotych. Także w gminie dużo się dzieje. Korzystaliśmy też dużo ze środków z wąwozów lesowych. Wykonano chociażby w tym roku dwa wąwozy lesowe w miejscowości Lenarczyce i Głazów. No i oczywiście najdłuższy odcinek drogi to jest 2,5 km w miejscowości Piekary, Jugoszów, Zdanów. Piękna nowa nawierzchnia, na którą mieszkańcy bardzo długo czekali. Kolejne drogi, które wymagają remontu, będą musiały jeszcze poczekać, ponieważ jak wyjaśnia wójt, obecnie środki gminy są już zaangażowane. Gmina będzie starać się o dofinansowanie na poprawę dróg dojazdowych do pól. Z uwagi na to, że praktycznie wszystkie środki gminne mamy zaangażowane, więc w tej chwili wszelkie drogi będziemy robili tylko i wyłącznie przy dofinansowaniach. Liczymy chociażby na dofinansowanie, tutaj takie wstępne rozmowy by ze starostą sandomierskim. Będziemy robili Głazów, czyli planujemy Obrazów Głazów do granicy z Głazowem. Troszeczkę z powodziówki, troszeczkę z rewitalizacji. Chcielibyśmy nadal poprawiać te drogi, które psują się w międzyczasie, a z tego względu, że no, tych dróg, mimo że robimy bardzo dużo i są już robione do pól dojazdowe i co roku dostaniemy na je dofinansowanie, to też tu dziękujemy Urzędu Marszałkowskiemu, który rokrocznie, można powiedzieć, dofinansowuje te drogi dojazdowe do pól. Dzięki temu rolnicy i sadownicy mają lepszy dojazd. Drogi to jednak nie wszystko, czego oczekują mieszkańcy. Ważne jest przecież również życie kulturalne. Tym oczekiwaniom wychodzi naprzeciw nowy budynek, który powstał w Centrum Obrazowa. Mowa o Samorządowym Centrum Kultury, na którego budowę gmina przeznaczyła 2 200 000 zł. To jest dopiero pierwszy krok, a z tego względu, że udało się wspólnymi siłami. Trzeba powiedzieć, że to nie był łatwy kawałek chleba. Trzeba było tego wielokrotnie spotykać się, dopieścić tą inwestycję. Tak naprawdę budynek mamy oddany za 2,2 miliona złotych. Przy 0,5 miliona złotych dofinansowaniu to świadczy o tym, że olbrzymie pieniądze żeśmy wpompowali, ale przepięknie to wygląda. Dla mnie w tej chwili, oprócz tego, że stoi tam choinka świąteczna, to chcielibyśmy, żeby ten budynek żył. Dlatego będziemy chcieli uruchomić wiele nowych możliwości, głównie dla dzieci, młodzieży, ale też dla osób dorosłych. Różnego rodzaju kursy, począwszy od tanecznych, gliniarskie, czyli robienie różnych rodzajów. Mamy do tego piec do wypalania, oczywiście kursy tańca, gotowanie. W zależności od tego, jakie będą potrzebne w najbliższym czasie, znaczy już się pisze kolejny wniosek, tym bardziej skierowany do mam, więc jeśli się uda otrzymać dofinansowanie, będziemy chcieli, żeby cały czas coś się
tam działo, a scena zwłaszcza w wakacje, żeby była otwarta, żeby w każdą niedzielę, przynajmniej taki jest plan, wiadomo, że brakuje nam jeszcze do tego ludzi, ale uważam, że będziemy korzystali tak jak do tej pory z najlepszych ludzi z sąsiednich gmin. Gmina Obrazów od kilku lat stara się rozwijać przez liczne inwestycje w różnych obszarach, przez które staje się coraz bardziej atrakcyjną również dla inwestorów. Jak widzimy, w tej gminie wiele się dzieje, wszystko wskazuje również na to, że w najbliższym czasie Obrazów doczeka się rewitalizacji, w ramach której również wiele się zmieni. Efektów jednak będziemy wyczekiwać już w 2022 roku. Przypomnijmy, że obecnie w gminie Obrazów mieszka ponad 6 tysięcy mieszkańców. Dla telewizji STV Katarzyna Kaszluga.